MMS, czyli Mast Mounted Sight, daje szczególny wygląd śmigłowcowi. Jest to kamera z możliwością widzenia w podczerwieni i dezygnacji celów laserem. W grze MMS może obsługiwać zarówno pilot, jak i kopilot. Przestawia się na lewe siedzenie jednak dla lepszej widoczności wszystkich funkcji. Żeby przestawić się na lewe siedzenie, naciskam dwójkę na klawiaturze, żeby wrócić na prawe, trzeba będzie nacisnąć jedynkę. W tym filmie omówione zostaną podstawowe funkcje MMS-u oraz tryb forward, który wybiera się ustawiając pokrętło MMS-u na pozycję forward. Jest ona domyślnie przy hot starcie ustawiona. Tryb prepoint pokażę w osobnym materiale, link będzie w opisie. Naciskając przycisk MMS na lewym MFD, na prawym również, lub naciskając na drążku Display Select Switch do góry, wyświetli się widok z MMS-u. Na spodzie wyświetli się również etykieta Forward, informując, w jakim podtrybie MMS teraz pracuje. Po lewej stronie można zmienić kolor tych symboli na wyświetlaczu. Lewym przyciskiem myszy długo przytrzymać jest biały, prawy i lewy przycisk znowu jest biała cała reszta. Prawy przycisk myszy wraca do czarnego koloru. Przyciskiem Declutter można zmieniać ilość wyświetlanych informacji, a Brightness i Contrast, te rockery, oczywiście zmieniają jasność wyświetlacza. Teraz na spodzie wyświetlacza jest ta etykieta tutaj Forward, więc MMS patrzy ciągle przed siebie i porusza się razem z ruchami śmigłowca, ale patrzy przed siebie. Teraz, żeby przesunąć kursor MMS-a, trzeba przynacisnąć przyciski MMS Line of Sight Slew. Można to oczywiście zbindować do czterokierunkowego jakiegoś tam switcha albo do wykorzystać osie Mini Joya na Hotasie. Przesunięcie MMS-a spowoduje przestawienie go w tryb Uncommanded, gdzie na spodzie wyświetlacza nie ma żadnej etykiety. W tym trybie kursor nie jest stabilizowany do ziemi, a do ruchów śmigłowca. Można to wykorzystać w połączeniu z widokiem podczerwonym jako FLIR czy KRM, czyli taką kamerę patrzącą do przodu, powiedzmy podczas lotów nocnych. Jeżeli MMS jest w trybie Forward lub Uncommanded, czyli w tych dwóch początkowych, naciśnięcie przycisku MMS Manual Slave Mode spowoduje, że MMS wejdzie w tryb podtryb manualny, gdzie będzie ustabilizowany, wskazując jedną pozycję. Nacisnąłem ten przycisk, mamy manual, ten krzyż również się zwiększył. Ten podtryb będzie najczęściej używany, zwłaszcza do nakierowania uzbrojenia. Można ten tryb porównać z trybem Area Track w zasobnikach celowniczych innych maszyn, takich jak A10 czy F16. Kolejne naciśnięcie przycisku Manual Slave powoduje, że MMS zresetuje swoją pozycję do domyślnej, czyli do po prostu do trybu forward. Naciskam i MMS wraca. Więc jeżeli przesunę, nacisnę Manual Slave, przesunę gdzieś go i nacisnę jeszcze raz Manual Slave, MMS wraca do pozycji do przodu, czyli do trybu forward, i będzie to przydatne do wyrównania sensora do osi śmigłowca. Czyli podsumowując, najpierw MMS jest w trybie forward, patrzy przed siebie i przed śmigłowiec, nie można nim poruszać. Naciśnięcie przycisku manual slave stabilizuje MMS w podtrybie manual. Teraz będzie ten tryb używany do naprowadzania uzbrojenia. Naciśnięcie tego przycisku manual slave ponownie resetuje pozycję MMS-u, ja odchylę nawet śmigłowiec, resetuje pozycję MMS-u z powrotem do trybu forward, czyli MMS znowu będzie patrzeć przed siebie. Natomiast jeżeli głowica jest w trybie forward i musi być w tym trybie forward, to przesunięcie MMS-u po prostu przestawia MMS w trybie niekontrolowanym i jest to ten tryb, kiedy MMS jest ustabilizowany do śmigłowca, nie do ziemi, ale jest przesunięty o tyle, ile go przesunąłem. Ustawiłem teraz aktywną pauzę, jesteśmy w zawisie, jesteśmy w trybie forward, nacisnę manual slave, jesteśmy w trybie manualnym, przesunę MMS gdzieś tam na pozycję, tu są nasze jakieś cele treningowe i teraz na podziałce kursu widać przechylenie MMS-u względem osi śmigłowca, czyli widać, gdzie on jest patrzy, nie patrzy przed śmigłowiec, tylko na prawą stronę. Po prawej stronie widać to samo, jest 12 stopni przechylenia w prawą stronę i również 2 stopnie w dół, czyli widać dodatkową informację, gdzie relatywnie patrzy MMS. MMS ma dwa typy zoomu, czyli powiększenia obrazu. MMS Fov Wide przeskakuje pomiędzy szerokimi zbliżeniami od 0 do 4 razy. W tym podtrybie zerowe powiększenie daje najszerszy widok dla MMS-u, czyli naciskam Fov szeroki raz, mam 2 razy, naciskam go jeszcze raz i mam 4-krotne zbliżenie. Jeżeli nacisnę jeszcze raz, to wrócę z powrotem do tego szerokiego widoku. Natomiast Fov Narrow zmienia wąskie powiększenia od 0 do 4 razy. W tym trybie w 4-krotnym powiększeniu daje się największe zbliżenie obrazu, czyli naciskam Fov do przodu. On ma taki pierwszy jakby skok, teraz jest 2 razy, teraz jest 4 razy i to jest maksymalny zoom, jaki możemy dać MMS-owi. MMS nie posiada funkcji zmniejszenia powiększenia, czyli wycofania się, ale będąc w zbliżeniu wąskich, czyli teraz jestem w maksymalnym
zbliżeniu wąskim, naciskając przycisk zoomu szerokiego, czyli ten FOV wide, wejdziemy w najszerszy widok, czyli naciskam go i to jest najszerszy widok. Teraz mogę zoomować się na przykład dwa razy, zoomuję do, szerokim widokiem i otrzymuję ten najszerszy widok dla MMS-u. To jest normalny widok taki telewizyjny dla MMS-u, można go odwrócić, tutaj mamy inwers, czyli kolory zostaną odwrócone, natomiast naciskając przycisk TW TIS możemy użyć widoku podczerwonego, tu się nazywa TIS, czyli Thermal Imaging Sensor, jest tylko dostępny dla nadrążku, dla kopilota, pilot ma do tego osobny przycisk na swoim MFD, następnie wtedy na wyświetlacze, jeżeli nacisnę tutaj ten widok podczerwony, jesteśmy w white hocie, white hot to jest gdzie ciepłe obiekty są białe, natomiast w black hocie ciepłe obiekty są czarne względem środowiska. Różne sceny prezentują się lepiej w różnych trybach, więc warto czasami poprzełączać się pomiędzy nimi, żeby łatwiej odnaleźć cel. I jak mówiłem, pilot ma dostęp do zmiany widoków, używając tylko przycisków na swoim prawym FD. Jeżeli wejdę na MMS, to on tutaj ma swój widok TV, można zmieniać się bezpośrednio na wyświetlaczu. MMS może blokować się nie tylko powiedzmy na ziemi, ale również na obiektach z odpowiednim kontrastem, takich jednostki naziemne, powietrzne czy budynki, latarnie. Ten tryb nazywa się Point Track i również zasobniki celownicze myśliwców je mają. Zresetuję teraz MMS do pozycji forward, tak, żeby tylko to zrobić. Jesteśmy w trybie forward, nacisnę manual slave jeszcze raz, jesteśmy w trybie ustabilizowanym do manuala. Przesunę sobie teraz w miejsce, gdzie ustawiłem jakieś tam jednostki poruszające się. Mamy tu jakiegoś bzyczka, który sobie tam jeździ. Zoomuję sobie maksymalnie, żeby go widzieć. I teraz jeżeli nacisnę przycisk, który się nazywa MMS Point Track, mogę złapać taki obiekt i wtedy MMS będzie za nim podążał. Jeżeli się nie uda, no to trzeba nacisnąć ten przycisk jeszcze raz. Jeżeli nacisnę teraz manual slave, przełączy się w tryb manualny, czyli ustawię, ustabilizuję z powrotem MMS do ziemi, przesunę go jeszcze raz, point track i mam złapaną tą jednostkę. MMS może blokować się również na pojazdy nieruchome, nie trzeba point tracku używać dla jednostek poruszających się. Oczywiście, jeżeli jednostki się poruszają, musi być ta nieprzerwana linia widoku zachowana, żeby blokada na tym celu została zachowana przez MMS. MMS może używać laseru do pomiaru odległości, ale głównie używane to będzie oczywiście do kierowania pocisków typu APKWS czy Hellfire. Najpierw trzeba laser uzbroić przełącznikiem po lewej stronie, czyli mamy na standby, jesteśmy w trybie arm. Laser jest teraz tylko w trybie dalmierza, range only, i nie może on prowadzić pocisków. Naciskając przycisk lasera lub L na klawiaturze możemy zmierzyć odległość, to jest 4 km 345 metrów. Po naciśnięciu przycisku RNG zmieniamy litery, które są, które posiadają przypisane częstotliwości lasera, czyli PRF, czyli Pulse Repetition Frequency. RNG to ten tryb domyślny, czyli dalmierza. Następnie kolejne naciskanie zmienia kody laserowe, które też są również tu prezentowane i to są litery od A do H. Więc jeżeli wybiorę jakąśkolwiek z tych liter, to w tym momencie laser pracuje właśnie na tym kodzie i musi prowadzić, znaczy będzie prowadził ewentualnie uzbrojenie, które również takiego laseru, taki kod laseru wyszukuje. Kod lasera można oczywiście zmienić po naciśnięciu przycisku laser code po lewej stronie i mamy tutaj te litery od A do H. Teraz żeby to zmienić, możemy wybrać na przykład literę B, zaznaczam ją, możemy skasować wszystko, czyli clear i wpiszę sobie 1, 5, 2, 3, nacisnę enter i ta wartość już jest wprowadzona. Jeżeli nacisnę ten przycisk jeszcze raz, wrócę z powrotem do widoku i naciskając przycisk laseru, ten, widzę, że litera B ma 1, 5, 2, 3, czyli to, co wprowadziłem. Poprawny kod PRF zawiera się w zakresie od 111 do 1788, gdzie ostatnie dwie cyfry mogą przyjmować wartość od tylko od 1 do 8, czyli na przykład kod 1589 nie będzie poprawny, bo czwarta, a ostatnia cyfra to cyfra 9, która jest niedozwolona. W grze prawe siedzenie, czyli pilota, może robić niemalże dokładnie to samo, co siedzenie kopilota, czyli zmieniać zoomy, przesuwać, zmieniać tryby, to wszystko jest oczywiście zrobione. Co możemy zrobić, to naciskając oczywiście przycisk lasera, ten laser będzie prowadzony, ale na wyświetlaczu na stronie MMS tego nie będzie widać, mimo że na lewym MFD ten laser tutaj pokazuje, że to jest odległość 5800 m, 4200. Prawy wyświetlacz ma dostęp do zmian
zmiany polaryzacji widoku. Oczywiście tutaj jest ten White Hot, Black Hot, również podtryb. Czego nie zrobimy, to nie zmienimy litery kodu PRF i nie możemy edytować tych kodów laserowych. To trzeba wykonać za pomocą tych przycisków.